na jakim dzisiaj jeżdżę? Cześć Ania, na domino. Na kim dzisiaj jeździsz? Na domino. Nie boisz się? Nie wiem, już, jakiś czas, już od jakiegoś czasu słyszę dziwne historie o nim. Przecież domino to jest taki dzik. No, boję się. Ja bym się bała, ale mówię. To co, idziemy? Idziemy. No to tak. Dobra. Chodź, Agnieszka. Chodź. No chodź, nie bądź mi bardzo. No chodź, widzisz jaki on jest? No, już się boję. Chodź. Chodź, chodź. Skręcił nagle. Dominik. Stój. Nie zachowuj się tak. Wszystko dobrze na pewno? Wszystko dobrze. Dobrze, to może, skończymy na dzisiaj, bo chyba tak. Boję się, że coś nie było czasami. Też się o to boję. Dobra, to może weź go, zaprowadź do stajni, a ja pójdę za tobą i rozsiedlamy go. Dobra. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. On jest niegrzeczny. No Dominik. Możesz stać grzecznie. Ja nie wiem, co on ostatnio naprawdę jest tak rozpuszczony. Ja się boję, żeby ktoś inny z niego jeszcze nie spadł. No, co się, jak... to się robi niebezpieczne. Mini. O matko. Dobra, dostaniesz światło? Ja nie wiem, trzeba porozmawiać o tym z szefową. Osi nie nadaje do jazdy przecież. Nie wiem. Zobaczymy, co będzie. Dobra, wychodź, bo jeszcze ci coś zrobię. Ja nie wiem, co z tym koniec wypadnie, ale ja naprawdę czasami się boję, że jak ktoś wiesz, wsiądzie na niego i z niego spadnie, no. I to jest po prostu tak niebezpieczne. Nie wiem, czy to jest wydarzenie. Słyszałaś tą plotkę? Jakiś kot się powiesił. Co ty gadasz? Słyszałam... To jest ten domino. Słyszałaś o nim? To jest ten zły koń. Tak, ja słyszałam, że on tutaj zrzucił kogoś. Wydaje mi się, że trzeba go zmienić w osła. To jest... Nie, to za sroga kara. To jest dobra kara. Dajmy im rytuał, żeby go zmienili w dobrego konia. Dajmy im rytuał. Zobacz. Teraz położę im to tu. Zmieni się w dobrego konia. Miejmy nadzieję. Jeździłem dzisiaj na domino, wiesz? I jak? No, nie bałem, że poszło dobrze, bo zrzucił mnie. Ale to taki dzik się zrobił. Zobacz, co mi jeszcze wcześniej zrobił, jak byłam u niego w boksie. Wow. Nie wiem, co się z nim dzieje. Ej, co to tu jest? Przepełnisz się strachem, a staniesz się dobrym wałachem. To jest chyba jakieś zaklęcie. Może podziała na domino? Dobra, powiem innym i spróbujemy tego wieczorem. Chodź. Dobra, chodźcie. Wszystko już jest przygotowane, narysowane. Musimy tylko zebrać się wokół tego i przeczytać zaklęcie. Uwaga, wszyscy są, zaczynamy. Przepełni się strachem, a staniesz się dobrym bałachem. Przepełni się strachem, a staniesz się dobrym bałachem. Przepełni się strachem, a staniesz się dobrym bałachem.
Dobra, gotowe. Teraz musimy wyjść ze stajni i za godzinę powinno zadziałać. Zobaczymy. Ja im dam dobrego wałacha. Zaraz zobaczę, że z magią się nie igra. Wrota! Chodź, pokażę ci. Co? Naprawiliśmy domino, teraz powinien być grzeczny. Jak naprawiliście? Czekaj, no, chodź, zobaczysz. Ale muszę pozamiatać, bo to jest syf. No nie, no chodź. Chodź. Co to jest? Co to ma znaczyć? No, nie ma tym. Co tu się stało? Czemu domino? To jest osio? Gdzie jest Dominik? No. Gdzie jest Dominik? To nie jest Dominik. Przecież widzisz, że to jest osio. Co tu się stało, pytam się? Co to w ogóle jest na ziemi? Ty wiesz coś o tym? Chyba coś poszło nie tak. Ale o co chodzi? Co wy robiliście? Znaleźliśmy jakieś zaklęcie, które miało sprawić, żeby miało być grzeczne, ale chyba coś poszło nie tak. Jakie zaklęcie? No... No czy wy postrzegaliście zmysły? No... Sami? Nie. Nie, to nie jest Dominik, to jest jakiś osioł. Wy specjalnie to wzięliście, podstawiliście. Powiedz nie, mi, naprawdę. Powiedz mi, że to jest prawda, że wy podstawiliście tu jakiś osłon. No nie, nie podstawialiśmy go. To naprawdę jest Domino. No to jest niemożliwe, no... No i co my teraz zrobimy? Co powiemy szefowej? Nie wiem. Chodź, pogadamy o tym z innymi. Nie wiem, no... Nie, masakra, no... Dlaczego wy robicie takie głupoty? Dlaczego ja się pytam o... Matko, dlaczego jestem taki malutki? O co chodzi? Ja się pytam, dlaczego nie mogę sięgnąć do tego poidła? No przecież... Byłem większy przed chwilą, no... Były jakieś dzieciaki, były jakieś dziwne rytuały. Ja tego nie rozumiem. Naprawdę o co chodzi? Nie mogę sięgnąć nawet do poidła. Jestem taki malutki teraz. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Naprawdę. Już wiem. Zapytam się tej złej wróżki, co mam zrobić. Ale mam plan taki cichy, że pozamieniam je z duszami na konie. Witaj. To ty, zła wróżko. To ja. Mam do ciebie pytanie i małą prośbę. Bo naprawdę chciałbym cię przeprosić za moje zachowanie, że zrzuciłem tą dziewczynę. Nie chciałem, naprawdę nie chciałem. Bardzo tego żałuję i chciałbym cię bardzo przeprosić, ale nie chcę być taki mały. Jest ci wybaczone. Chciałbym być znowu sobą. Powiedz mi, co mam zrobić. Możesz zamienić duszę koni z ludźmi. Wystarczy, że powiesz te słowa. Niech końska dusza w człowieku się rusza. Niech końska dusza w człowieku się rusza. Dobrze. Czemu mam kopyta? Czemu jem słomę? Czy ja jestem koniem? Zjadłabym sobie ogórka z masłem orzechowym. Mamusiu, co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Czemu my jesteśmy koniami? Laki, czemu my jesteśmy ludźmi? Kurde, mam ochotę kogoś ugryźć. Ej, to tobie ten kot się powiesił? Co? Jaki kot? Ja nie mam kota. No taka plotka krąży. Plotka jest nieprawdziwa. Cholera, to ty? Hawana, co z tobą? Ale to sianko dobre. Ale czekaj, dlaczego jestem koniem? Gdzie jest jedzenie? Czekaj, co jest? Jestem koniem? Ale super! Ale tam sobie pobiegał, albo coś rozwalił. Czekaj, co? Czemu ja łykam? Nie cierpię mojego nałogu. Czemu ja jestem taki duży, a ten boks taki mały? Trzeba by go poszerzyć. Dajcie mi jeść!
jestem piękny, ale czemu jestem w boksie? Ciężki dziś dzień. Czemu ja mam takie długie wąsy? Suszymy zamki. Czemu ja mam galopować? Ale dobre sianko. Ale stop, czemu ja jem siano? Czemu mam taką krótką grzywę? Kto mi ją odciął? Nie wiem, co ja mam już zrobić. Ja naprawdę, ja jeszcze się nie przemieniłem nadal w swoją starą postać. Potrzebuję chyba pomocy wróżki dobrej. Dobra, wróżko, jesteś! No Mino, co ci się stało? No bo to wszystko wina tej złej wróżki. Jakiej złej wróżki? No ta, co była tutaj z tyłu na początku. Widziałem was obydwie. No i... Ja jestem nadal tym osłem. Ja miałem być koniem. Co się dzieje? Dlaczego nadal się nie zamieniłem? Pozamieniałem wszystkich ludzi w konie, a nadal jestem osłem. A mówiła mi. Powiedziała mi, że jak pozamieniam ich wszystkich, to wtedy ja się zamienię z powrotem i nic. Co ty zrobiłeś? Teraz to musisz wszystko odkręcić. Ale w jaki sposób? Pozamieniaj wszystkich z powrotem. Ale jak? Dobra wróżko. Pozostań całą stajnię. Ale ja nie mam rąk. Ja mam kopyta. Dasz radę. Za co by się tutaj zabrać? Nie mam pojęcia. Chyba zacznę od mojego boksu. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Ooh, I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Cześć, na kim dzisiaj jeżdżę? No ale musisz... Jeszcze raz. Też bym tak zrobiła. Jezus. Nic nie jest. Chodź. Dalej. Widać cię. 2, 1, akcja. Chodźmy tym. Jestem Jack Sparrow. Zobaczcie, ale jest tam.